Dzień dobry Państwu, nazywam się Olga Dębicka i chciałabym Państwa zaprosić na webinarium Jak tworzyć podgrupy studentów w ramach jednego zespołu oraz co w ramach takiej podgrupy możemy ze studentami robić. Chciałabym to Państwu pokazać na przykładzie zespołu stworzonego specjalnie na potrzeby tego webinarium. Jak tworzyć podgrupę? Podgrupę możemy tworzyć tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu tak zwanych kanałów. Czyli możemy przy wykorzystaniu kanałów połączyć i podzielić studentów w określone grupy, z którymi będziemy z nimi współpracować. Tworzymy w ten sposób prywatne, wewnętrzne przestrzenie do współpracy, które będą widoczne dla państwa, jako właściciela danego kanału, danej podgrupy, i dla osób w, te, w ramach tej podgrupy. Studenci nie będą widzieli prac. Innych studentów tworzonych w ramach podgrup, czyli innych kanałów. Jak stworzyć taki kanał? Wchodzimy, proszę Państwa, w menu nawigacyjne danego zespołu, czyli trzy kropeczki. Mamy tutaj opcję Dodaj kanał. Najistotniejszą sprawą, tutaj oczywiście mamy, Tworzymy jakąś nazwę, jest ustawienie prywatności. Standardowo taki kanał jest dostępny dla wszystkich osób w Państwa zespole. Jeżeli chcemy ten kanał udostępnić tylko wybranym osobom, <laughs> zmieniamy to ustawienie na kanał prywatny, który będzie dostępny dla określonej grupy osób z zespołu. Chwileczkę trwa dodawanie kanałów. Następnym krokiem jest. Wskazanie, którzy z Państwa uczniów będą ram pracowali ze sobą i z Państwem w ramach tej pierwszej podgrupy. Tutaj y, proszę pamiętać, że muszą Państwo znać nazw nazwiska uczniów, których Państwo chcą dodać do danego zespołu. Ja tutaj spróbuję dodać kilka osób, tak żebyśmy mogli przejść ten proces. Wpisujemy pierwszą literę nazwiska, dodajemy. Przycisk gotowy. I teraz proszę Państwa, proszę zobaczyć, utworzył się Państwu tutaj po lewej stronie kanał z taką kłódeczką przy nazwie. Ta kłódka oznacza, że jest to kanał prywatny z dostępem tylko dla osób, które Państwo tutaj dołączyli. Wobec tego zobaczmy sobie, jakie osoby mamy w tym kanale. Przypominam, trzy kropki zarządzaj kanałem. I widzą Państwo, że ja występuję jako właściciel, mamy tu jednego gościa, którego dodałam. Mogą Państwo, jeżeli Państwo zapomną tam dodać jakiegoś studenta, student się doda do grupy. Nadal możemy tutaj z tej pozycji dodać członka do danej grupy. Proszę bardzo. Dodajemy. Zamykamy. I w tym momencie, proszę zobaczyć, mamy już tutaj dwóch studentów, y, którzy mają stworzoną wspólną, prywatną przestrzeń do pracy. Y, proszę Państwa, co studenci w ramach tej wspólnej przestrzeni mogą robić? Po pierwsze, tak samo jak tutaj w kanale ogólnym, dostępnym dla całego zespołu. Y, mamy tą pierwszą zakładkę ogłoszenia. Będziemy widzieć zakładkę pliki. Nie ma tutaj w kanałach, y, dla studentów prywatnych w podgrupach nie ma notesu zadań, zajęć, nie ma zadań, nie ma również ocen. Co w takim razie mamy? Mamy ogłoszenia, y, mamy tutaj zakładkę pliki i możemy tutaj, proszę Państwa, tworzyć tą przestrzeń poprzez przekazywanie plików y, z Państwa komputera, y, które będą chcieli Państwo, żeby dla tych studentów były udostępnione. Jak najbardziej. Mogą Państwo tutaj również, proszę zobaczyć, jeżeli będziemy sobie tutaj tworzyli nowy plik, mogą Państwo tutaj na przykład uruchomić pustą prezentację PowerPointa, prezentację, którą ja nazwę testową. I proszę zobaczyć, tutaj studenci mają możliwość, na przykład w trakcie zajęć, Pracowania i przygotowywania, e, przygotowania takiej prezentacji. Mogą sobie tutaj korzystać z szablonów i mogą pod koniec zajęć prezentować wykonane przez siebie, wykonane przez siebie e, zadanie. A więc mamy tutaj możliwość dołączania plików z tych programów, z którymi Państwo ze studentami m, pracują. Mogą Państwo, żeby na przykład w przypadku, kiedy tych plików tutaj będzie dużo, żeby Państwo na przykład mogli wywołać ten plik, który jest najczęściej wywoływany, w którym studenci najczęściej pracują, mogą Państwo ten plik przypiąć również tutaj jako osobną zakładkę. Jeżeli klikniemy tutaj, dodaj kartę. Ja zakładam, że chciałabym ten plik PowerPointa na przykład tutaj dołączyć. To proszę zobaczyć. Widzę podpowiedź w mojej karcie pliki. Mam jeden plik, ten testowy PowerPointa. Ja sobie chcę go tutaj załączyć. I widzą Państwo za chwilę się to załaduje, że stworzyli Państwo kolejną przestrzeń do pracy ze studentami, gdzie od razu widzimy dany plik, nie musimy go tutaj wyszukiwać z być może y, dużej listy. Tak samo mogą Państwo dodawać y, pliki w innych programach, w innych aplikacjach y, MS Office'a. To, co zostało stworzone ostatnio i być może, y, może być wykorzystane przez Państwa w prowadzeniu zajęć, to dodanie witryny internetowej. Pozwolę się posłużyć tutaj witryną naszego uniwersytetu, czyli Uniwersytet Gdański. I podajemy, proszę Państwa, albo wklejamy wcześniej przygotowany, wcześniej przygotowany link. Ugedu.pl I klikamy zapisz. Proszę zobaczyć, podłączył się tutaj na, nasza witryna uniwersytecka. Jest ona, będzie ona zawsze widoczna dla studentów w danym kanale. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałabym na tym skończyć prezentację tego webinarium.